Cześć, w tym odcinku, który stworzyłem z wydawnictwem naukowym PWN, uzupełnię informacje z odcinka, który dotyczył podstaw syntezy kwasów tłuszczowych. Jeśli go nie widziałaś, to koniecznie zacznij od niego. Znajdziesz go po prawej stronie u góry oraz link w opisie filmu też umieściłem. W tym materiale wytłumaczę tajemniczą rzecz, skąd w cytoplazmie bierze się acetylokoenzym A, który używany jest podczas syntezy kwasów tłuszczowych oraz co dzieje się z tworzącym się przy okazji szczawie octanem, bo to też bardzo ważna rzecz. Do dzieła! W komórkach synteza kwasów tłuszczowych wymaga acetylokoenzymu A. Synteza jest przeprowadzana w cytozolu, ale ten acetylokoenzym A na samym początku jest w mitochondriach, gdzie powstaje podczas przekształcenia pirogronianu. Do cytozolu zostaje przeniesiony w postaci cytrynianu, ponieważ sam nie jest zdolny do przenikania przez wewnętrzną błonę mitochondrialną. Przeniesienie wygląda w następujący sposób. W mitochondrium następuje kondensacja acetylokoenzymu A ze szczawie octanem, który jest również jednym z produktów cyklu Krebsa. W wyniku reakcji powstaje wspomniany cytrynian, który łatwo przenika do cytoplazmy. W cytozolu cytrynian teraz ulega rozkładowi przy udziale enzymu liazy cytrynianowej oraz energii z ATP. Uwolniony acetylokoenzym A może zostać włączony jako substrat do syntezy kwasów tłuszczowych. W wyniku rozszczepienia uwalniającego acetylokoenzym A powstaje też szczawioctan. Ten sam nie jest w stanie wrócić do mitochondrium, bo błona wewnętrzna tego organellu nie jest dla niego przepuszczalna. I tutaj nie licząc roślin, bo one mają taki specjalny przenośnik dla szczawioctanu. Dlatego w tym przypadku szczawioctan musi być przekształcony najpierw do jabłczanu, a potem w pirogronian w reakcjach, które katalizowane są odpowiednio przez dehydrogenazę jabłczanową oraz NADP plus zależny enzym jabłczanowy. W tej reakcji powstaje cząsteczka NADPH, która jest używana podczas syntezy kwasów tłuszczowych. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do mitochondrium. Tam pirogronian przekształcany jest przez karboksylazę pirogronianową do szczawioctanu, więc mamy ten wyjściowy związek tutaj jeszcze. Ta reakcja wymaga wkładu energii w postaci ATP. Przyjrzyjmy się tutaj jeszcze jednej kwestii związanej z NADPH. Żeby doprowadzić do syntezy palmitynianu, trzeba przeniesienia 8 cząsteczek acetylokoenzymu A. Stąd też 8 razy szczawioctan powstały w cytoplazmie będzie przenoszony do mitochondriów. Stąd prosta matematyka, że z tego procesu mamy 8 cząsteczek NADPH. Do powstania palmitynianu potrzeba o 6 więcej. I te brakujące komórka uzyskuje przeprowadzając szlak pentozofosforanowy, który opisałem w dwóch innych odcinkach. Linki macie w opisie i też pojawią się na górze w tym momencie. Podsumowując, transport substratu, który jest potrzebny do syntezy, do cytozolu, odbywa się dzięki kondensacji acetylokoenzymu A ze szczawioctanem. W wyniku tego powstaje cytrynian, który potem rozpada się na acetylokoenzym A w cytoplazmie. Powstały w tym procesie szczawioctan musi wrócić do mitochondrium i dzieje się to dzięki przekształceniu w jabłczan, a potem w pirogronian. Pirogronian w mitochondriach przekształcany jest z powrotem w szczawioctan. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam Was do lajkowania, udostępniania i też do subskrybowania kanału. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się ciepło. Cześć.